Odkąd pierwszy jaskiniowiec chwycił za włócznie, losy królestw i imperiów zostały wykute przez tych, którzy opanowali posługiwanie się nią, a niektórzy zawsze byli lepsi w prowadzeniu wojen niż inni. Spartanie byli rasą wojowników w starożytnej Grecji, z największą kulturą wojskową w historii działań wojennych. Spartańscy chłopcy byli odbierani matką w wieku 7 lat i umieszczani w brutalnej akademii wojskowej, gdzie spędzali resztę swojego życia przygotowując się do wojny. Dorastanie w Sparcie nie było łatwe. Spartańska starszyzna stosowała okrutną i unikalną taktykę do szkolenia swoich podopiecznych. Od najmłodszych lat uczyli zasad przetrwania najsilniejszego, ale także najbardziej przebiegłego. Zapewniano jedynie minimalną ilość pożywienia i zachęcano do kradzieży żywności, o ile nie zostaną przyłapani, oddzielając w ten sposób głupich i słabych od silnych i mądrych. Mężczyźni, którzy wyróżniali się w szkoleniu, zostawali częścią elitarnego oddziału. Dzierżyli długą włócznię, krótki miecz i małą, okrągłą tarczę. Stosowali taktykę, która wymagała wysoce zdyscyplinowanych i skoordynowanych manewrów, stosowana przez słynnych 300 do obrony przejścia w Termopilach przed 100-tysięczną armią perską przez 3 dni. Według pisemnych zapisków Plutarcha, spartańskie matki w przededniu wojny mówiły do swoich synów: wracajcie z tarczą lub na niej. Skrzydlata husaria była jedną z najskuteczniejszych formacji kawaleryjskich w historii wojskowości całego świata. Elitarna, ciężka jazda Rzeczypospolitej Obojga Narodów, której znakiem rozpoznawczym były mocowane do siodła lub zbroi skrzydła. Ich główną bronią była kopia. Służyła zarówno do pchnięcia, jak i przełamywania linii wroga. Byli znakomicie wyszkoleni w posługiwaniu się bronią białą, a ich wytrzymała zbroja skutecznie ochraniała przed atakami przeciwników. Zadaniem husarii podczas bitwy było wbicie się w ugrupowanie nieprzyjaciela i złamanie jego szyków. Początki jej powstania można znaleźć w średniowiecznej sztuce wojennej Serbii i Węgier. To jednak w Rzeczypospolitej Obojga Narodów husaria przekształciła się z jazdy lekkiej w ciężko zbrojną konnicę, będącą postrachem wrogów na polach bitewnych. Była tak unikalnym zjawiskiem, że wszelkie próby formowania tego rodzaju jednostek w innych państwach nie przynosiły spodziewanych rezultatów. Okrzyk bojowy w regionach przybrzeżnej Europy odbijał się echem, ogłaszając rychłe przybycie grupy Wikingów. Niewątpliwie wszyscy Wikingowie byli bezwzględni, jednak wśród nich była odrębna grupa nordyckich wojowników – berserkerzy. Ci wojownicy odprawiali tajne rytuały i używali różnych substancji, aby uciec z krainy zwykłych śmiertelników. Byli odporni na ból i zmęczenie. Do bitwy szarżowali jak wściekłe psy, walcząc bez zbroi. Widok nawet małej grupy atakujących berserkerów sprawiał, że przeciwnicy porzucali broń i uciekali z pola walki w popłochu. Wikingów nie obchodziła zbytnio strategia ani polityka, po prostu płynęli z nurtem. Szał i dzikość berserkerów powodowały, że nie panowali nad swoimi czynami. Potrafili gryźć tarcze, a nawet w ferworze walki zabijać własnych sprzymierzeńców. Samurajowie byli rycerzami feudalnej Japonii. Byli nie tylko utalentowanymi wojownikami, musieli przeżyć całe swoje życie zgodnie z kodeksem etycznym Bushido. Samurajowie cieszyli się podwyższonym statusem społecznym i jako jedyni mogli przez cały czas nosić miecze. Ich ostrze nazywano kataną, ostry jak brzytwa miecz, który mógł przeciąć człowieka na pół. Dzierżyli także yumi, długi łuk, którego skutecznie używali zarówno pieszo, jak i na koniach. W przeciwieństwie do wojowników ninja w Japonii, samurajowie wierzyli w walkę na otwartej przestrzeni. Najlepiej w formie duetów lub jeden na jednego. Wyszkoleni w jiu-jitsu i innych sztukach walki, byli najbardziej wszechstronnymi wojownikami Japonii. W walce polegali na strategiach, często stosując mieszankę taktyki partyzanckiej i walki na otwartym polu, opartej na głębokim poczuciu dyscypliny. Wierzyli w honorowe umieranie. Jeżeli samuraj poczuł, że nie wykonał swojego zadania, miał popełniać rytualne seppuku. To był dla niego jedyny sposób na odzyskanie honoru. Ich znacząca siła polityczna doprowadziła do wewnętrznych konfliktów i stopniowego upadku, którego kulminacją było ich ostateczne rozwiązanie w XIX wieku. Templariusze byli wyjątkowymi i tajemniczymi wojownikami. Pojawili się po raz pierwszy jako kult religijny,
poświęcony ochronie życia pielgrzymów odwiedzających Jerozolimę. Stopniowo rozszerzali swoje obowiązki, aby stać się uczestnikami wojen krzyżowych i, co raczej zaskakujące, przyczynili się do najwcześniejszego systemu bankowego na świecie. Pielgrzymi oddawali swoje rzeczy do zakonu w ramach uznania. Templariusze otrzymywali także duże sumy datków z Europy na swoje święte obowiązki. Dzięki jasnej misji i wystarczającym zasobom zakon szybko się rozwijał. Templariusze byli zaawansowanymi oddziałami szturmowymi w kluczowych bitwach wojen krzyżowych. Ich ciężko opancerzeni rycerze na koniach szarżowali w stronę wroga, próbując przełamać linie obronne. Zostali wyszkoleni do walki z poświęceniem życia, a krzyż na ich zbroi był symbolem męczennictwa. Biały płaszcz był dla nich tak ważną częścią życia, że bez niego nie mogli jeść ani rozmawiać ze swoimi braćmi. Kodeks życia templariuszy był całkowicie odmienny od innych zakonów wojskowych, których wojownicy byli przyzwyczajeni do sławy. Od templariuszy wymagało się życia w biedzie, całkowitym oddaniu dla Boga i religii, które jest dość ironiczne, ponieważ zakon jako całość był tak bogaty jak papież. Oczekiwano od mężczyzn, że po przystąpieniu do grupy będą wolni od dumy i arogancji oraz że będą wystrzegać się wszelkich pragnień materialnych.